Dzień dobry, zapraszam do kolejnego odcinka. Dzisiaj naszym gościem będzie generał Marek Dukaczewski. Mam nadzieję, że poznajecie mój szalik. Piszcie w komentarzach, skąd go znacie. A ja piję herbatą. Zdrowie naszych widzów z kubka służb specjalnych, które wszystko widzą. Zapraszam. Dzień dobry, panie generale. Bardzo miło pana widzieć ponownie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu, wszystkim, którzy nas oglądają. Panie generale, chciałabym, żebyśmy zaczęli naszą rozmowę od takiego tematu miłego, mniej wojskowego, a bardziej, powiedziałabym, obyczajowego, a mianowicie o kobietach w wojsku polskim i kobietach w służbie. Co pan myśli? Jak to w ogóle się działo, że bo teraz coraz więcej, ja mieszkam na Alei Szucha, blisko Urzędu Rady Ministrów i coraz więcej widzę kobiet, dziewczyn w mundurach. Jak to było kiedyś? To bardzo dobrze, że kobiety trafiły do wojska. Byłem od zawsze zwolennikiem tego, aby kobiety pełniły służbę w wojsku. Zaraz powiem dlaczego, ale kiedy miałem jeszcze zaszczyt pracować w kancelarii pana prezydenta Kwaśniewskiego, stanowisko pana prezydenta w sprawie służby kobiet było jednoznaczne. Kobiety, tak jak każdy obywatel naszego kraju, mają prawo pełnić służbę również w siłach zbrojnych. Nie ma żadnych ograniczeń konstytucyjnych. I w imieniu pana prezydenta bardzo gorąco zachęcałem i oficerów Sztabu Generalnego, ale również dowódców do tego, aby znaleźć rozwiązanie na zaznaczenie obecności kobiet znacznie szersze niż to było do tej pory, bo w tym pierwszym okresie kobiety spełniały głównie role techniczne, były psycholożkami, były tłumaczkami, były osobami odpowiedzialnymi za administrowanie, ale nie było kobiet na stanowiskach dowódczych. I stopniowo ta polityka konsekwentnie realizowana przez Kancelarię Prezydenta doprowadziła do tego, że kobiety w wojsku zaczęły się pojawiać, kończyły uczelnie wojskowe, zostawały żołnierzami w różnych stopniach i zajmowały stanowiska, w tym również bojowe. I druga część pani pytania dotyczy obecności kobiet w służbach specjalnych. Rzeczywiście do pierwszej połowy lat 90. służby specjalne były obsadzane głównie przez mężczyzn. Kobiety, jeżeli tam były obecne, pełniły również rolę techniczną, pomocniczą. Było bardzo mało kobiet, a w zasadzie można powiedzieć, że to szczątkowa liczba kobiet zajmujących się analizą. Nie było kobiet w strukturach operacyjnych, przynajmniej w służbach wojskowych. Kiedy zostałem szefem wojskowych służb specjalnych, tę potrzebę obecności kobiet w strukturach operacyjnych bardzo wyraźnie zaznaczyłem. Spotkałem się z bardzo różnym podejściem oficerów, ponieważ obawiali się, że nie wiedzą, czy kobiety podołają zadaniom typowo według ich oceny przypisanym mężczyznom. Okazało się, że kobiety mają cechy, które w niektórych sytuacjach zdecydowanie dają im przewagę w prowadzeniu zarówno operacji wywiadowczych czy kontrwywiadowczych. Kobiety zwracają uwagę na szczegóły. Kobiety potrafią, analizując emocje czy obserwując emocje osoby, z którą prowadzą rozmowę, wywnioskować bardzo wiele o tej osobie. Niestety mężczyźni tego nie zrobią tak precyzyjnie. Miałem okazję porównywać meldunki ze spotkań ze źródłami osobowymi sporządzane przez kobiety i przez mężczyzn i zauważałem, jak wiele szczegółów w notatce potrafi zawrzeć kobieta, pozornie mało istotnych, ale kiedy analizuje się sprawę całościowo, to zaczynamy doceniać, jak te szczegóły były ważne i jakie miały ogromne znaczenie dla powodzenia czy powodzenia operacji. Kobiety pozostały zarówno w wywiadzie, jak i kontrwywiadzie. Zapisały się bardzo pozytywnie. Nie wiem, jak jest
Obecnie mam nadzieję, że ta polityka obecności kobiet w strukturach operacyjno-rozpoznawczych, jak również analitycznych, jest kontynuowana, bo rzeczywiście kobiety do wielu zadań, które są realizowane przez służby specjalne, mają szczególne predyspozycje. Nie mówię tutaj już o tych przykładach historycznych, umiejętnościach kobiet zdobywania informacji, ale również wykorzystaniu tych cech, których nam, mężczyznom, brakuje, a które kobiety w sposób naturalny posiadają. No, mówi się właśnie o tej kobiecej intuicji, a intuicja jest też definiowana jako po prostu czasami nieświadome doświadczenie. I mówi się też, że właśnie kobiety, jako to, że natura nas przygotowała do roli matek, matek też na przykład małych dzieci, które nie komunikują się werbalnie i też żeby właśnie po wyrazie twarzy rozpoznać potrzebę dziecka. Więc coś takiego na pewno istnieje, też pewna inteligencja emocjonalna. Ja pana zaraz poproszę też o jakiś przykład konkretny tego, ale ja jestem wielką miłośniczką skandynawskich kryminałów i niedawno oglądałam właśnie taki film, gdzie jest tam podejrzany w morderstwo i jest to mężczyzna, no i policja poszukuje i właściwie śledzi tą jedną osobę, która jest wytypowana, że najbardziej jest podejrzana. Natomiast osoba, która pomaga tej policji, właściwie trochę tam towarzysko, jest to kobieta, która rozpoznaje zapach perfum innej kobiety, która właśnie dokonała tego morderstwa i ona po prostu gdzieś pomąchała poduszkę na kanapie, która była właśnie tym miejscem zbrodni, poczuła ten zapach perfum i potem nakierowała tych najpierw trochę policjantów, którzy uważali, że to jest zbyt błahy dowód na to, żeby w tym kierunku iść ze śledztwem i okazało się, że rzeczywiście to się zgadza. Jakiś pan ma też konkretne przykłady, kiedy właśnie kobiety zauważyły coś więcej niż mężczyzna mógł zauważyć? Tak, zaraz taki przykład spróbuję pani zaprezentować, natomiast nawiązując do tego, co pani tak niezwykle interesująco opowiedziała o tych cechach kobiet, przecież wiemy, że w kryminalistyce również zabezpiecza się ślady zapachowe z miejsca przestępstwa. Ma pani rację, kobieta zwraca uwagę na widok, znacznie bardziej wyczulona jest na zapach i jest w stanie, zresztą dla kobiety niezwykle istotnymi elementami, kiedy poznaje nową osobę, jest to, jaki jest widok tej osoby, jaki jest zapach tej osoby, w jaki sposób ta osoba komunikuje się, zarówno werbalnie, jak i pozawerbalnie. Na pewno byłoby niezwykle trudne zaakceptować kobiecie osobę, która w przekazie werbalnym różni się od przekazu pozawerbalnego, bo znaczy to, że delikatnie mówiąc, oszczędnie gospodaruje prawdą. Jeżeli chodzi o taki przykład, mieliśmy sytuację, kiedy dwie osoby, dwójka oficerów operacyjnych, kobieta i mężczyzna, brali udział w spotkaniu z agentem. Takie spotkania z agentem robi się niezwykle rzadko ze względu na bezpieczeństwo tych osób, bo są to zawsze najcenniejsze źródła informacji. Stosujemy systemy łączności bezosobowej. Natomiast co jakiś czas należy do takiego spotkania doprowadzić, chociażby po to, żeby agenta zmotywować, poznać jego aktualną sytuację osobistą, zawodową, porozmawiać z nim, dać mu możliwość wyżalenia się, ale również w trakcie takiej rozmowy poznawać go. Jedno ze spotkań, które miało miejsce z tym agentem, było prowadzone przez dwójkę naszych oficerów i w trakcie tej rozmowy, tego spotkania, agent zwrócił uwagę na fakt, że jego sytuacja w zakresie dostępu do informacji zmieniła się, że stanowisko, które do tej pory zajmował, gwarantujące mu dostęp do dokumentów, ponieważ miał pracę typowo administracyjną, już jest nieaktualne, ponieważ został skierowany na nowy odcinek i tamta praca wiąże się z pracą fizyczną, gdzie nie ma w ogóle żadnego dostępu do informacji. Oczywiście było to powiedziane z pełnym przekonaniem, w jaki sposób wpisywało się w to, co o tym źródle dowiadywaliśmy się. Natomiast spostrzeżenia, których dokonała kobieta uczestnicząca w tym
tym spotkaniu były dla nas niezwykle zastanawiające. Otóż kobieta, co pewnie pani redaktor potwierdzi, wśród wielu szczegółów, na które zwraca uwagę, to są dłonie. To jak te dłonie są zadbane, jak wyglądają. Inaczej wyglądają dłonie osoby, która pracuje fizycznie, inaczej wyglądają dłonie osoby, która pracuje, ma pracę administracyjną czy biurową. I ta kobieta zauważyła, że dłonie rozmówcy są dłońmi, które nie wskazują na jakąkolwiek pracę fizyczną, są zadbane, nie ma tam żadnych śladów, które by wskazywały na sygnalizowaną przez niego pracę. I takie spostrzeżenia zarejestrowała w notatce ze spotkania. Okazało się, kiedy weryfikowaliśmy później wiarygodność wypowiedzi naszego źródła, rzeczywiście był to pierwszy sygnał, który wskazywał na to, że źródło chce kontakty z nami rozluźnić lub wręcz doprowadzić do zerwania. Ale dzięki temu, że ta informacja była wcześniej zaobserwowana, podjęliśmy pewne czynności, które przynajmniej chroniły naszą stronę przed ujawnieniem charakteru kontaktu. Także jeszcze raz podkreślam, że pewne cechy umiejętności kobiet są bezcenne również w działalności służb specjalnych. Panie generale, jeszcze pozostając w takich sprawach też w jakiś sposób obyczajowych, ale już wchodzących bardziej w kwestie tego, co dzieje się ostatnio, no to mamy do czynienia teraz z dwoma bardzo głośnymi filmami dokumentalnymi. Jeden braci Sekielskich, film dotyczący pedofilii w kościele, druga część właściwie tego pierwszego filmu, i drugi film Sylwestra Latkowskiego o pedofilii w środowiskach celebrytów. No i tutaj duży skandal w związku z tym drugim filmem, ale moje pytanie dotyczy czego? Dlatego, że pojawiają się głosy dotyczące lat ubiegłych, jeszcze właśnie PRL-owskich, słynnej akcji Hiacynt, która miała właśnie rozpoznawać osoby homoseksualne. No i tutaj można powiedzieć, że to nie było to skierowane przeciwko homoseksualizmowi jako takiemu, a jakby pozyskaniu osób, które można było w jakiś sposób zaszantażować. I też w środowiskach właśnie kleru również mówiło się o tym, że pewne osoby o skłonnościach z kolei pedofilskich też były rozpoznane, ale w jaki sposób były kryte i też w jaki sposób musiały spełniać taką rolę trochę informatorów. Tak, ma pani rację. Ta sprawa, która w obu filmach została zasygnalizowana, która jest absolutnie naganna z punktu widzenia i moralnego i powinna być ścigana karnie bez względu na to, kogo to dotyczy. Oczywiście tego typu zachowania, postawy są wykorzystywane przez służby. Podstawą funkcjonowania i werbowania przez służby osób, które mogą znaleźć się w zainteresowaniu tych służb, czy mogą być dla służb przydatnych, są takie cztery elementy, które określamy skrótem MAIS. Pieniądze, ideologia, szantaż i ego. No pieniądze, wiadoma sprawa, bardzo wiele przypadków szpiegowskich, które znamy z literatury, znamy również z zamkniętych spraw, wiązało się ze zwerbowaniem kogoś na bazie finansowej, stworzeniem mu znacznie lepszych warunków niż te, które miał. No chociażby tutaj jeden z najbardziej spektakularnych przypadków Aldricha Amesa, funkcjonariusza Centralnej Agencji Wywiadowczej, który kierował kontrwywiadem zajmującym się ściganiem agentury radzieckiej na terenie Stanów Zjednoczonych, w ogóle na świecie, a sam był agentem służb radzieckich. Często pozyskuje się ludzi na bazie ideologicznej. Słynna piątka z Cambridge, ludzie o określonych przekonaniach zostali przez służby radzieckie pozyskani i rzeczywiście przez okres kilkudziesięciu lat dostarczali niezwykle cennych informacji.
szantaż. To, o czym pani wspomniała, a więc postawy odbiegające od norm przyjętych społecznie, zachowania, które mogą być wstydliwe, krępujące, o ile nie zostaną ujawnione, mogą być przez służby wykorzystywane do pozyskiwania osób, które obawiając się ujawnienia skrywanych przez siebie tajemnic, a więc innej orientacji seksualnej, skłonności pedofilskich czy skłonności narkotycznych, problemów alkoholowych, to wszystko może być przez służby wykorzystane. I tak jak słusznie pani zauważyła, w przypadkach rozpoznawania środowisk o innej orientacji seksualnej nie chodziło o monitorowanie tych środowisk i nękanie ich, a raczej o uzyskiwanie argumentów, które mogłyby być wykorzystane przy werbowaniu, uzyskiwaniu od takich osób informacji. Dotyczyło to również środowiska księży, które ze względów na specyfikę wykonywanych czynności, zamknięcie tego środowiska przyciągało, ale też rodziło wiele zachowań, które nie mieściły się w społecznie przyjętych standardach życia, w tym również skłonnościach pedofilskich. Ponieważ Kościół, jak wiemy również z przekazów medialnych, nie do końca chciał przyznać się do tego typu zdarzeń w swoich strukturach na przestrzeni wieków, to te elementy były wykorzystywane przez służby również do pozyskiwania źródeł informacji ze środowisk Kościoła. I czwarty element, ego. Bardzo wiele przypadków osób, które czują się niedowartościowane, sfrustrowane, które czują się odsunięte, stają się łatwym celem dla służb, które oferując jakieś korzyści, oferując dowartościowanie, oferując dopieszczenie, uzyskują dostęp do człowieka i informacji, którymi on dysponuje. Tu szczególnie podatni są mężczyźni, którzy, no, tak się składa, że nasz świat jest w dużej części zdominowany przez mężczyzn, szczególnie na tych stanowiskach najbardziej prestiżowych. Cieszę się z powodu Finlandii i tego, co dzieje się w tym pięknym kraju, że tyle kobiet jest na wysokich stanowiskach, podobnie Norwegia. Pamiętam rządy Gro Harlem Brundtland i 9 kobiet w rządzie. To są takie pozytywne przykłady, ale generalnie mężczyźni są tymi liderami zarówno w strukturach politycznych, gospodarczych, finansowych, technologicznych. I taki niedowartościowany mężczyzna może stać się łatwym celem. Dlatego mówię o mężczyznach, bo często się mówi o nich, o niektórych przynajmniej, że gdyby spadli z poziomu swojego ego na poziom swojego intelektu, to by się zabili. Dwie rzeczy, które mnie tutaj bardzo zainteresowały, panie generale. To pierwsza rzecz, że w tej swojej wypowiedzi używał pan raz czasu przeszłego, a czasami używał pan czasu teraźniejszego. Czy rzeczywiście można powiedzieć z pana wiedzy, że no jeszcze do niedawna, czy ciągle tak jest, że właśnie te osoby o skłonnościach homoseksualnych czy pedofilskich właśnie są w jakiś sposób werbowane do współpracy? Tak, metody służb nie zmieniły się. Fakt, że ktoś ma inną orientację seksualną czy skłonności pedofilskie, fakt, który nie jest znany, znaczy tego typu inna orientacja seksualna nie jest niczym nagannym. Nie mamy wpływu na to, jak nas natura ukształtowała. Natomiast zachowania pedofilskie, no, nie podlegają tej żadnym dyskusjom i nie potrafię znaleźć argumentu, który broniłby tego typu zachowania. Fakt skrywania tego typu postępowania jest przez służby bezwzględnie wykorzystywany. Również jeżeli ktoś ma inną orientację seksualną i ta sprawa jest przez niego skrywana, może nawet kamuflowana normalną relacją heteroseksualną, sformalizowaną małżeństwem, może być również przez służby wykorzystana. Tak jak mówię, wiele osób o innej orientacji seksualnej zajmuje bardzo różne stanowiska i nikomu to nie przeszkadza, ale też nie jest tajemnicą, że te osoby
o tym fakcie po prostu mówiły. Tutaj chciałbym też podać przykład systemu kontroli i dostępu do informacji niejawnych, który w naszym kraju obowiązuje, jest bardzo podobny do standardów obowiązujących w innych krajach NATO i Unii Europejskiej, że ta inna orientacja seksualna jest również problemem, o który pytamy osoby, którym chcemy dać dostęp do informacji niejawnych, chociażby pytając o partnera życiowego. Jeżeli dla mężczyzny partnerem życiowym będzie mężczyzna, no to dla nas oczywistym jest to, że jest to człowiek o innej orientacji seksualnej, co oczywiście nie przeszkadza mu w zajmowaniu jakichkolwiek stanowisk czy robieniu kariery. Chodzi tylko o to, żeby nie dawać nikomu podstaw do wykorzystania tej informacji przeciwko takiej osobie. Tak, panie generale, ale w takim razie, bo wiemy, że no, służby jakby chronią osoby, które z nimi współpracują. Czy w związku z tym można powiedzieć też, że no, służby chronią pedofili? Służby chronią swoje źródła informacji. Na pewno są, były przypadki takie, że osoby, które miały skłonności pedofilskie i na tej bazie zostały pozyskane do współpracy i dostarczały interesujące informacje, nie chcę powiedzieć, że będą przez służby chronione, ale będą na pewno przez służby wykorzystywane, bez względu na to, w jakiej części świata będziemy. Jeżeli te informacje, którymi dysponuje dana osoba, są dla służb ważne, to takie informacje będą nadal od takiej osoby wykorzystywane, mimo tego, że służby mogą mieć świadomość tego, że osoba, którą zwerbowały do współpracy na bazie właśnie takich niecnych działań, nie jest osobą, którą powinniśmy się chlubić, ale służby mają informacje zdobywać. Rozumiem, czyli w jaki sposób cel uświęca środki, ale drugą rzeczą, którą pan powiedział, bardzo, bardzo interesującą o tym właśnie ego, powiedział pan właśnie, jacyś mężczyźni niedowartościowani, czy też osoby niedowartościowane, myślę, że też kobiety mogłyby tu się też znaleźć, chociaż pan mówił właśnie głównie o mężczyznach. Wydaje się, że osoby, które trafiają do służb, współpracują, to są osoby, i tutaj też będziemy mówili o pewnych predyspozycjach, ale przede wszystkim jakoś wybitnie inteligentne, sprytne. A tutaj jak się mówi o tym, że właśnie są to jakieś osoby niedowartościowane, w jakiś sposób nieszczęśliwe i potrzebujące to ego swoje zbudować, że to są jacyś trochę nieudacznicy. No to jest tak, że w grupie osób, która znajduje się w zainteresowaniu wywiadów czy kontrwywiadów ze względu na możliwość dostępu do informacji, będą również takie osoby, które mogą być szantażowane. Mogą być osoby, które ze względów ideologicznych przekonań zgodzą się na współpracę i mogą to być również osoby, które zostaną pozyskane na bazie ego, to znaczy osoby, które zajmowały jakąś wysoką pozycję. Osoby, które planowały zajęcie takiej pozycji. Jakieś powody doprowadziły do tego, że to nie zostało zrealizowane. One się czują odrzucone i sfrustrowane. Oczywiście mają wiedzę, mają kwalifikacje, mają wysoki poziom inteligencji. Natomiast uważają, że nie są tak wykorzystywane, jak mogłyby być wykorzystane. Jeżeli takie osoby z punktu widzenia służb specjalnych mogą być przydatne, to służby na pewno ten element wykorzystają, dopieszczą taką osobę, dowartościują ją, dadzą nawet pewne informacje, które ta osoba wykorzysta, żeby swoją pozycję wzmocnić, zacznie uchodzić za swego rodzaju eksperta czy osobę opiniotwórczą w jakimś zakresie i później tę osobę służby ze sobą związą, chociażby odrywając po jakimś czasie od dostępu do informacji. Panie generale, prosiłam naszych widzów, żeby też zadawali pytania i tak myślę, że
połączymy. Część pytań będzie moimi pytaniami, część pytań będzie bezpośrednio od widzów, część ja też zbiorę w jakąś grupę, żeby je zadawać. I tutaj, jeżeli jesteśmy przy cechach osobowości, jedno z pytań, pan Bogumił Mąciwoda, który pyta, czy z perspektywy czasu nie żałuje pan generał, że został wojskowym? Jak bycie żołnierzem wpłynęło na niego, jak na człowieka? Czy widzi jakieś ciemne strony bycia żołnierzem? I tutaj, znaczy ja myślę, że tutaj dwie rzeczy trzeba by było, bo bycie żołnierzem to jest jedna rzecz, bycie kimś w służbach specjalnych wymaga jeszcze innych i kompetencji i też cech, charakteru, ćwiczeń. Tutaj gościem jednego z moich programów był doktor filozofii Tomasz Mazur, który praktykuje stoicyzm i myślę, że właśnie ten stoicyzm jest bardzo potrzebny, żeby nie ulegać właśnie jakimś nagłym emocjom, kiedy jest się przede wszystkim właśnie kimś, kto w służbach wykonuje jakieś bardzo trudne zadanie. Ale wróćmy do tego pytania. Jak na pana to wpłynęło, że jest pan właśnie żołnierzem? Czy chciał pan tak być od początku? Jako chłopiec marzył pan o tym? Ja kończyłem średnią szkołę techniczną, technikum nukleoniczne i ciągnęło mnie do techniki, ciągnęło mnie do nowych wyzwań związanych z tym, co na początku lat 70. pojawiało się na świecie. Wybrałem cybernetykę w Wojskowej Akademii Technicznej, kierunek zupełnie nowy, innowatorski nawet na warunki tej części świata. Rzeczywiście niezwykle interesujące studia, dające bardzo dużą wiedzę z różnych dziedzin. A jeżeli chodzi o bycie wojskowym, to życie wojskowych jest uporządkowane w zasadzie od 5.30 od pobudki do 22.00, kiedy jest tak zwany capszyk i żołnierze idą spać. Cały czas jest wypełniony. Wszystkie sprawy są absolutnie przewidywalne, no za wyjątkiem ocen z zaliczeń z egzaminów, ale to uporządkowanie życia, to usystematyzowanie powoduje, że człowiek nawet w sprawach prywatnych zaczyna tak samo funkcjonować. Ma to swoje wady i zalety. No, uporządkowanie i przewidywalne postępowanie jest na pewno zaletą, natomiast dla niektórych osób bardziej kreatywnych, bardziej twórczych takie uporządkowanie może ograniczać horyzonty myślowe czy horyzonty działania i często jest tak, że nie zawsze można dobrać sobie partnerkę czy partnera, który myśli podobnie. Natomiast życie wojskowe, których ja spotkałem, nie spotkałem nikogo, kto by żałował tego, że założył mundur. Ja też tego nie żałuję. Spotkałem ludzi, którzy zrobili karierę w wojsku, którzy zrealizowali się, zdobyli wiedzę, wykształcenie, zdobyli kwalifikacje, które były im przydatne w służbie, ale również przydatne są po zakończeniu służby. A wiedza, którą wynieśli z wojska, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, umiejętność dosyć szerokiego patrzenia na problemy, z którymi się stykamy, umożliwia także bardzo sprawne funkcjonowanie poza wojskiem. No, widzieliśmy się kilka razy prywatnie i to, co zauważyłam, panie generale, to jest pan osobą bardzo punktualną. I to ja znam jako córka wojskowego, znam to i też te cienie i blaski, ponieważ mój ojciec był bardzo punktualny i nieraz przechodziłam z nim przez takie sytuacje, że jechaliśmy do kogoś na kolację i wyjeżdżaliśmy o tyle wcześniej, że potem staliśmy w samochodzie gdzieś w krzakach czekając, żeby ta godzina już dobiła, bo byliśmy 10 minut wcześniej, żeby dokładnie o tej godzinie wejść. Więc ta punktualność u wojskowych to jest coś... I to niestety mi się, udzieliło i mimo, że dzisiaj są telefony komórkowe, które bardzo zmieniły nasze obyczaje, bo prawda, możemy do kogoś zadzwonić i powiedzieć, że właśnie stoimy w korku i się spóźnimy i nie mieć tego stresu, ale ja ten stres, kiedy mam się gdzieś spóźnić, ciągle mam. Także ojciec mi to na ten twardy dysk wpisał, tą punktualność.
Całkowicie podzielam Pani stanowisko. Ja miałem zaszczyt reprezentować ministra obrony narodowej poza granicami kraju, pracując jako atasze wojskowy, i tam poznałem środowisko wojskowych międzynarodowe. I wszystkie te elementy, o których Pani mówi, dotyczą wszystkich wojskowych na całym świecie. Jeżeli Pani organizuje przyjęcie o godzinie 19.30, to podkreślam, że zawsze wojskowi, jak mówią 19.30, to znaczy, że to ma być dokładnie 19.30, to musi Pani mieć stuprocentową pewność, że o 19.30 pojawią się wszyscy goście, i to, że czekają w krzakach, żeby ta godzina pojawiła się na zegarkach i wchodzą dokładnie o tej 19.30, podobnie jak i przyjęcie, jak ma trwać 2 godziny, to po 2 godzinach wychodzą. To jest oczywiście bardzo takie zorganizowane środowisko. Pan był atasze, prawda, w Norwegii, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam. Norwegii. No tak, chociaż pan, że taki savoir-vivre mówi, że jeżeli to jest wizyta domowa, jakaś właśnie kolacja w domu, to powinno się o ten 10 minut kwadrans spóźnić, żeby pozwolić pani domu, żeby skończyła fryzurę, skoro jeżeli tam właśnie przygotowywała jakieś potrawy, ale potem, żeby się zdążyła właśnie przebrać i dać jej tę chwilę oddechu jeszcze na to, żeby siebie przygotować. Ale wojskowi tego nie biorą pod uwagę. Nie ma tego kwadransu akademickiego, czy też właśnie kolacyjnego. Jeszcze kolejne pytanie od pana Wojtka Czcińskiego. I tu już wchodzimy w politykę i taką właściwie już geopolitykę. Czy służby specjalne rozpatrują sytuację, w której Unia Europejska ulegnie rozpadowi? Widzimy, że jest kryzys tej Unii Europejskiej. Mamy teraz wielu polityków, którzy mówią z entuzjazmem cały czas o Unii Europejskiej, tak jakby w ciągu tych kilkunastu, kilkudziesięciu lat się nic nie zmieniło. No zmieniło się, chociażby sam Brexit o tym mówi, to już jest taki bardzo namacalny przykład, ale no też cały kryzys też związany z koronawirusem. Czy coś takiego jest brane pod uwagę? Tak, scenariusze, które służby analizują, są scenariuszami w różnych kolorach, kończą się na czarnym. Czyli bierze się pod uwagę to, że organizacje międzynarodowe mogą ulegać rozpadowi. Kiedyś świat był dwubiegunowy i wszystko było uporządkowane. Mieliśmy 2 mocarstwa, mieliśmy 2 bloki polityczno-wojskowe, mieliśmy 2 układy gospodarcze, a po 90 roku, po rozpadzie Związku Radzieckiego, świat zaczął się zmieniać. Świat idzie w kierunku wielobiegunowości. Pojawią się zapewne w nadchodzących latach nowe mocarstwa, w tym dysponujące bronią jądrową. Będą chciały mieć wpływ na to, co dzieje się na świecie. Również pojawiły się już i będą umacniać się ponadnarodowe organizacje przestępcze, które będą kontestować obecność jakichkolwiek organizacji międzynarodowych w systemie bezpieczeństwa globalnego. Te elementy, które zostały stworzone w Europie po zakończeniu II wojny światowej, a więc i początkowo Europejska Wspólnota Węgla i Stali, która w efekcie przemian stała się Unią Europejską, NATO, które funkcjonuje od roku 1949 jako pakt polityczno-wojskowy, trwa. I to są takie elementy stabilizujące scenę międzynarodową, ale to wszystko, co obserwujemy, nie tylko zmiany geopolityczne, ale również zmiany w naszym środowisku. Ocieplanie się klimatu ma ogromne zmiany dla polaryzacji świata, bo jeżeli przewidują specjaliści, że w roku 2050 temperatura na globie ziemskim podniesie się o 3,5 stopnia. Wydaje się, że to jest niewiele, ale te 3,5 stopnia spowoduje, że Arktyka będzie, przepraszam za kolokwializm, przejezdna dla floty handlowej. Do tej pory pod lodami Arktyki przechodzą okręty podwodne lub chodzą lodołamacze. Natomiast przez okres 2-3 miesięcy Arktyka może być przejezdna dla floty transportującej towary, co oznacza, że droga z półkuli zachodniej na wschodnią, a więc ze Stanów Zjednoczonych do Chin,
skróci się nawet o 2 tygodnie, biorąc pod uwagę to, że Chiny są krajem, który nie ma żadnych surowców i wszystko musi sprowadzać, a jednocześnie jest krajem, który ma bardzo tanią siłę roboczą, to gospodarka chińska, która teraz jest bardzo konkurencyjna, tę swoją konkurencyjność może jeszcze wzmocnić. Przewiduje się, że Chiny staną się pierwszą gospodarką świata i staną się drugą potęgą militarną po Stanach Zjednoczonych. To będzie oczywiście rzutować na to, jaki będzie kształt NATO i to, co pani słusznie zaobserwowała i w pytaniu pana pojawiła się sprawa przyszłości Unii Europejskiej. Czy będziemy koncentrować się na zagrożeniach globalnych, podporządkowując struktury regionalne tym zagrożeniom, mając liderów takich jak Stany Zjednoczone, które jednak rozdają karty na tym stole globalnym? Czy pozycja Unii Europejskiej będzie mogła być wzmacniana, czy będzie osłabiana i jakie skutki tego będą? Tak, służby zbierają informacje, analizują pewne trendy, budują scenariusze. Obserwacja zachowania Rosji daje też wiele do myślenia, bo Rosja nie jest zainteresowana tym, aby Unia Europejska wzmacniała się, podobnie jak i NATO, żeby było strukturą militarną o charakterze wiodącym. A więc obserwowanie pewnych zmian, które zachodzą w Rosji, również wypowiedzi oficjalnych, sformułowań zawartych w doktrynach bezpieczeństwa czy w strategiach bezpieczeństwa ma ogromne znaczenie dla analiz, które prowadzą służby. Z tych wszystkich wystąpień, tych wszystkich analiz wyciągane są wnioski, które dają podstawy do budowania różnych scenariuszy, również takiego scenariusza, o którym pan w pytaniu powiedział. Ja tylko mogę dać przykład taki, że kiedyś w jednej z wypowiedzi ówczesnego premiera Federacji Rosyjskiej Dmitrija Miedwiediewa znalazło się sformułowanie o tym, że w przypadku, jeżeli interesy rosyjskie w bliskiej zagranicy zostaną zagrożone, Rosja gwarantuje sobie prawo do użycia sił zbrojnych, w tym również broni jądrowej, nie tak jak to było wcześniej w doktrynie, jako uderzenia odwetowego, tylko jako uderzenia pierwszego. I teraz, kiedy myślimy o bliskiej zagranicy, no to w rozumieniu wielu polityków Federacji Rosyjskiej, ale także wojskowych, Polska jest tą bliską zagranicą. A więc jeżeli Rosja ocenia, że w tej bliskiej zagranicy mogą być zagrożone interesy tego państwa lub jego obywateli, to rości sobie prawo do zastosowania działań o charakterze militarnym. Służby tego typu sformułowania, tego typu analizy, tego typu wypowiedzi, również na spotkaniach zamkniętych, bardzo dokładnie analizują po to, żeby móc budować różne scenariusze. Natomiast problemem naszym jako służb jest to, czy z tych scenariuszy politycy będą chcieli korzystać, będą mieli odwagę, żeby korzystać i jaki z tego zrobią użytek. I żeby dać przykład, pani redaktor. Czytamy w mediach, że amerykańskie służby wywiadowcze już w listopadzie ubiegłego roku stwierdziły, że może pojawić się to, co stanowi teraz dla nas największe zagrożenie, a więc pandemia koronawirusa. Konkretnie wskazywały na Wuhan jako miejsce, gdzie to zagrożenie będzie miało swój początek. Te informacje z doniesień medialnych wynika, zostały zignorowane przez administrację amerykańską. Służby amerykańskie tę wiedzę przekazały służbom sojuszniczym, w tym prawdopodobnie również naszym służbom wywiadowczym, bo tak interpretuję informacje w jednym z dzienników, że nasze służby już na początku roku wiedziały o tym, że szykuje się bardzo poważne zagrożenie
dla którego granice nie istnieją. I teraz moje pytanie jest następujące. Czy jeżeli tego typu notatka, tego typu dokument, jak rozumiem, przygotowany przez Agencję Wywiadu, bazujący być może również na własnych źródłach Agencji Wywiadu, ale na pewno na informacjach wywiadu amerykańskiego, był analizowany przez członków naszego rządu i w jakim zakresie? Mówię o styczniu tego roku. Chodzi o to, czy można było w ramach tak zwanego zarządzania kryzysowego, a więc czterech etapów zarządzania, gdzie mamy zapobieganie, przygotowanie, reagowanie i odbudowa. Czy na etapie zapobiegania i przygotowania nasz rząd zrobił to, co mógł zrobić, co powinien zrobić, mając informacje wywiadowcze o tym, że zagrożenie jest realne? Jeszcze w lutym i marcu tego roku ministrowie rządu mówili, że to zagrożenie nie przekroczy żadnych granic. Więc pytanie jest takie, czy informacje naszych służb są w ogóle analizowane, są brane pod uwagę poważnie, bo służby mają służyć swoją wiedzą i całym instrumentarium, którym dysponują, swojemu państwu. Jak to państwo rękoma, ustami, głowami polityków te informacje wykorzysta, to jest wszystko w ręku rządzących. Wydaje mi się, że kiedy będziemy analizowali te wszystkie sprawy, które wiążą się z pandemią teraz, również warto na to będzie zwrócić uwagę, czy sygnały, jakie docierały ze środowiska służb specjalnych, nie zostały przez rząd zlekceważone. Czy ta sytuacja, która teraz wygląda znacznie gorzej, znacznie poważniej niż to rząd przedstawia, nie mogła być rozładowana wcześniej? Czy nie moglibyśmy być lepiej przygotowani na to, co staje się teraz naszym udziałem? Czy można było uratować być może kilkaset istnień ludzi i spowolnić rozwój choroby? To są pytania, które zapewne warto postawić w kontekście również informacji, które służby wywiadowcze zdobywają. Dobrze, panie generale, ale tutaj trzeba by było odpowiedzieć na pytanie, bo tu właśnie jak pan to diagnozuje? Czy to jest bardziej słabość rządzących, że nie skorzystali z tych informacji, czy też słabość obecnych służb, która takich informacji nie dostarczyła? Ma pani rację, no tu jest... Rzeczywiście dotknęła pani niezwykle wrażliwego tematu. Po pierwsze, jeżeli rządzący, mając informacje zweryfikowane i potwierdzone o zagrożeniu, bardzo poważnym zagrożeniu, które staje przed naszym społeczeństwem, nie podjęło żadnych działań, nie zweryfikowało tego, nie konsultowało, nie uruchomiło innych kanałów weryfikacji tych informacji wywiadowczych, w związku z tym, czy nie zostały tutaj naruszone zasady dotyczące wypełniania właściwie obowiązku. I druga sprawa, czy fakt niewzięcia pod uwagę tych informacji służb wywiadowczych nie jest sygnałem, dowodem na to, że rząd czy kierujący państwem lekceważą służby, bo wiedzą, że te służby nie dostarczają nic interesującego, że te służby nie są partnerem w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa i obrony naszego państwa. To byłoby dla mnie niezwykle niepokojące, bo jeżeli rząd nie bierze pod uwagę informacji, które dostarcza wywiad, tylko dlatego, że sam ocenia, że ten wywiad nic ciekawego nie może dostarczyć, nic ważnego nie może dostarczyć, to jest bardzo zły sygnał świadczący o tym, że te służby mogą być faktycznie w zaniku. Nasz wspólny przyjaciel, pan minister Antoni Macierewicz, grabarz służb specjalnych, ma teraz nową koncepcję, również spiskową, że koronawirus jest bronią biologiczną zastosowaną świadomie i celowo. Pan Antoni Macierewicz jest człowiekiem, który lubi być w centrum uwagi i przesiada się z pociągu na pociąg i każdy ten pociąg ma go wieść jak najdalej. Pierwszym pociągiem połowa początek lat 90. to rząd pana premiera Jana Olszewskiego, słynna lustracja.
czyli pociąg o nazwie Lustracja, później jakiś okres niebytu, no i wchodzimy w ten początek XXI wieku, likwidacja wojskowych służb informacyjnych, znowu pociąg z napisem WSI, znowu jesteśmy w centrum uwagi, znowu rozdajemy karty, mówimy jak to ma być. Okazało się, ten pociąg nawet nie ruszył, dlatego że wszystkie argumenty, jakie były przez pana Antoniego Macierewicza używane przeciwko żołnierzom i pracownikom wojskowych służb informacyjnych, nie znalazły ani potwierdzenia w prokuraturze, a tym bardziej w sądzie, i zostały potraktowane jako sprawy, które nie mają żadnego znaczenia, a sygnalizowane rzekomo popełnianie przestępstw po prostu nie miało miejsca. Ten pociąg bardzo szybko się zatrzymał, o czym świadczy również to, że pan Antoni Macierewicz przestał być członkiem rządu. No tu też wybory w 2007 roku to przyspieszyły. Potem mamy kolejny pociąg, katastrofa smoleńska, gdzie znowu można kilka stacji do przodu pojechać, no ale ten pociąg już nawet w ocenie jego kolegów partyjnych dawno stracił węgiel pod kotłami i już jedzie tylko siłą bezwładności, obciążając nas wszystkich podatników jakimiś horrendalnymi kosztami na nie wiadomo po co powołane i pracujące zespoły tak zwanych ekspertów, o których świat nigdy nie słyszał. Ale mamy kolejny pociąg, o którym pani wspomniała. Kolejna teoria, że jest to broń biologiczna wytworzona w laboratoriach wojskowych w Wuhan, która została uruchomiona po to, żeby zakłócić porządek świata, i znowu można być w centrum uwagi, znowu przez kilka stacji można jechać, zwracając na siebie uwagę mediów, mówiąc wszystko, co jest absolutnie kontrowersyjne, dlatego że to się dobrze sprzedaje. Każda wypowiedź kontrowersyjna, burząca obowiązujące standardy, jest wypowiedzią, która zawsze znajdzie zwolenników, będzie powtarzana, będą kolejne spotkania, kolejne zaproszenia przez kolejne grona osób w kraju, za granicą, żeby te teorie głosić, bo zawsze zwolennicy takich teorii będą się wspierać. Zobaczymy, jaki będzie następny pociąg. No zobaczymy. Odwołując się do tego, o czym pan wcześniej mówił, bardzo to interesujące też, ale to myślę, że już jakieś kolejne rozmowy się umówimy, bo tutaj już jest kilka wątków, które pan poruszył, bardzo interesujący właśnie z Rosją, ale też ten wątek klimatyczny. Ja pamiętam, że jakąś taką publikację czytałam, Obcy u bramy, już mogę przekręcać teraz nazwę, i tam było właśnie o zmianach klimatu, i tutaj już nie chcę wchodzić, bo kwestia zmian klimatycznych weszła jakby w spór, stała się sporem ideologicznym, a nie praktycznym, ale możemy mówić o tym, że rzeczywiście klimat się ociepla, mamy w Polsce suszę. I pamiętam, że spotkałam się właśnie z tym opracowaniem, które mówiło się, że za właśnie ileś lat, może to był ten 2050, czyli no jakby dla nas to jeszcze dużo czasu, ale jakby jeśli chodzi o historię ludzkości, to prawie nic, to już za chwilę, że ci obcy staną u bram i to nie będą polityczni uchodźcy, ale klimatyczni uchodźcy, ponieważ Polska będzie z klimatu umiarkowanego, jaki jeszcze ciągle mamy i który wspominamy na pewno i pan generał, i ja z wielką przyjemnością te zimy z dzieciństwa, cudowne, pełne śniegu. Cztery prawdziwe pory roku, cudowne zimy na sanki, narty, ślizgawki, jak się szło do szkoły, żeby się rozpędzić. I to, no więc dobry czas klimatycznie. W każdym razie, że ten nasz klimat umiarkowany stanie się klimatem śródziemnomorskim, a w takich krajach jak na przykład Hiszpania będzie to już klimat saharyjski. W związku z tym, a z kolei ludzie już z Afryki no, nie będą w stanie przeżyć. W związku z tym nie będziemy w stanie zatrzymać tych uchodźców, bo będzie ich taka ilość ze względów klimatycznych, że nad tym nie zapanujemy. Tak, ma pani rację. Jednym z zagrożeń XXI wieku będzie migracja klimatyczna. Niestety ta migracja będzie miała kierunek
z półkuli południowej na półkulę północną, ponieważ ze względu na odchylenie kuli ziemskiej od osi, półkula północna ma i będzie mieć lepsze warunki klimatyczne, nie tylko do życia, ale wszystkim do przetrwania. I tak jak pani słusznie zauważyła, w krajach, które już teraz mają klimat bardzo, czy temperatury w okresie całego roku średnie są bardzo wysokie, są to kraje, gdzie bardzo trudno będzie produkować żywność i są to kraje, które położone są na tak zwanym łuku niestabilności. To jest takie pojęcie wprowadzone dla obszaru świata, który obejmuje rejon od Andów w Ameryce Południowej poprzez Afrykę Subsaharyjską do granicy, zachodniej granicy Chin, gdzie jest po pierwsze największy przyrost naturalny, po drugie najtrudniejsze warunki do życia, jednocześnie jest bardzo wysokie bezrobocie. Te kraje tak zwanego łuku niestabilności stanowią bardzo istotną bazę werbunkową dla organizacji terrorystycznych, czyli jakby kolejny problem XXI wieku. Ale to, o czym pani wspomniała, ta migracja klimatyczna dotknie również i nasz kraj, ponieważ jesteśmy jak na razie w tym szczęśliwym położeniu, że temperatury, jakie będą panowały mimo ocieplania się klimatu na globie ziemskim, będą relatywnie do przeżycia. W związku z tym ludzie w sposób oczywisty będą szukali takich miejsc, gdzie będą po pierwsze mogli żyć, gdzie będą mogli produkować żywność i przetrwać. Natomiast te rejony, w których już brakuje wody, woda stanie się dobrem niezwykle cennym, a więc cały ten rejon Afryki Subsaharyjskiej, czy również Dalekiego Wschodu, gdzie wojny toczą się o wodę, a nie o ropę, czy o jakieś materiały szlachetne, to wszystko stworzy nam zupełnie nowy obraz nadchodzących lat. Niestety ten obraz nie będzie w kolorach pastelowych, raczej w kolorach czarnych. Pytanie jest takie, na ile będziemy w stanie się do tego przygotować, przewidywać to, co nas czeka i podjąć stosowne działania już teraz, tu i teraz, a nie za 10, 15 czy 20 lat, kiedy zaczniemy odczuwać pierwsze bardzo poważne skutki tych wszystkich zmian, które wokół nas zachodzą. Właśnie, to, o czym pan mówi, panie generale, to są rzeczy rzeczywiście bardzo ważne i ma się wrażenie, że politycy trochę jakby zapominają też i media też ich do tego nie zmuszają, żeby mówić o rzeczach, które są naprawdę istotne do przetrwania, jak pan mówi, czyli najważniejsze, a spierają się o ideologię, jakieś małe skandale, które się odbywają, a to, co może nie życiu naszego pokolenia, ale już pokolenia przyszłego zaważyć, no jakby gdzieś jest pomijane. Powracając do tematu klimatu, który rzeczywiście jest dla nas ogromnym problemem, nie do końca chyba sobie uświadamiamy, jakie są dalekosiężne konsekwencje ocieplania się klimatu. Wspomniała pani o tym, że byłem w Norwegii. Tak, miałem okazję rozmawiać z mieszkającymi poza kołem podbiegunowym Norwegami, którzy już wtedy zauważali, że ocieplanie się klimatu powoduje, że białe niedźwiedzie przenoszą się bardziej na północ, ponieważ w tych rejonach zaraz za kołem podbiegunowym temperatura zaczyna się podwyższać. Niedźwiedzie są naturalnym przeciwnikiem fok. Foki zaczynają się rozmnażać w tempie ogromnym. I foki zaczynają zjadać ryby, a przetwórstwo ryb jest bardzo istotnym punktem w gospodarce Norwegii, ponieważ Norwegowie mają hodowle, stawy hodowlane na fiordach, hodują łososie. Potem te łososie są przetwarzane i w takiej formie, która nie wymaga przechowywania w lodówkach, przesyłane do krajów, gdzie klimat jest bardzo ciepły. I rzeczywiście ta produkcja ryb w Norwegii jest bardzo istotnym elementem składową budżetu Norwegii.
czyli ocieplanie klimatu będzie powodować różne konsekwencje dla krajów dotkniętych tym zjawiskiem. Można użyć takiego określenia, że będziemy obserwować zwielokrotnienie tego skutku ocieplania się klimatu, multiplikacja tego skutku właśnie na przykładzie Norwegii, jak te zmiany w klimacie, jakie powodują konsekwencje. Misie uciekające na północ, ogromna populacja fok, foki zjadają ryby, nie ma ryb na produkcję i na przetwarzanie. No i to oczywiście rodzi agresję w grupach, które zaczynają zwalczać foki. Tak, panie generale, jak wiemy, właśnie powiedzieliśmy, jest bardzo poważny temat, ale wróćmy z Norwegii, wróćmy do Polski i też do naszych pytań. Ja wiem, że już dzisiaj na pewno nie damy rady odpowiedzieć na wszystkie pytania, również pytania, które ten mówi pan niezwykle ciekawie. I są to rzeczywiście świeże, bardzo często wiadomości. Ale wróćmy do Polski. Bo to jest taka też sprawa, która mnie też w jakiś sposób nie daje spokoju, czy nie dawała spokoju. I tutaj pan Krzysiek Kułak zadał pytanie. Co sądzi pan o dokumentach ujawnionych przez wdowę po generale Kiszczaku? Ja powiem, że ze swojej strony ja byłam bardzo zaskoczona. Nie mogę powiedzieć, że dobrze znałam generała Kiszczaka, ale no w jakiś sposób znałam i ten kontakt z nim miałam czasami. No i wydawał mi się osobą, która jest, no powiedzmy, bardzo ostrożna. I jakby ktoś mnie zapytał, czy generał Kiszczak może jakieś papiery przekowywać w domu, tak, żeby do tego ktoś miał dostęp, to bym powiedziała, że na pewno nie. W związku z tym cała ta historia była też dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem. Nie ukrywam, że to stanowisko, które pani przedstawiła, jest dokładnie zbieżne z moim myśleniem o całej tej sprawie. Pan generał Kiszczak nie był człowiekiem, który chciałby przechowywać jakiekolwiek materiały w domu po to, żeby te materiały w jakikolwiek sposób wykorzystywać. Generał Kiszczak zajmował różne stanowiska w państwie, był szefem służb specjalnych i WSW, i wywiadu zarządu drugiego sztabu generalnego, był również ministrem spraw wewnętrznych, kandydatem na premiera. W okresie swojej aktywności zawodowej na pewno nie było miejsca na to, żeby zabierać ze sobą jakiekolwiek dokumenty, tym bardziej, że kiedy opuszczał stanowisko, nie miał żadnych możliwości, żeby jakiekolwiek dokumenty ze sobą zabierać, a tym bardziej gromadzić je i przechowywać. Wspomniała pani, że był człowiekiem ostrożnym, tak. I zapewne, kiedy weszła ustawa nakazująca obowiązek przekazania wszelkich dokumentów wytworzonych przed rokiem 90, nie sądzę, żeby generał Kiszczak narażał siebie i również rodzinę na to, że jego dom mógłby być przeszukiwany i tam mogłyby jakiekolwiek dokumenty być znalezione. Obawiam się tak, prowokacji. No ja też tak trochę zdradzając takie tajemnice też domowe, no bym chciała, że no, z tych znanych mi generałów z tego właśnie okresu, jak mój ojciec czy generał Kiszczak, to tam większość żon była no, bardzo przez swoich mężów hołubiona. Natomiast pani Teresa Kiszczak no, raczej na nadmiar jakiegoś czułości i zaufania nie mogła liczyć ze strony męża. Więc tutaj też to, że właśnie pani Teresa Kiszczakowa odnalazła te dokumenty, tym bardziej wydaje mi się dziwne. No niestety pewnie się o tym nie dowiemy, bo już cała ta sprawa funkcjonuje w obiegu publicznym jako nowe dokumenty, wcześniej nieznane, znalezione w domu generała Kiszczaka, które rzucają nowe światło i tu oczywiście te wszystkie znane, wytarte sformułowania o jakichś odkryciach. Nie dawałbym temu do końca wiary. Mam nadzieję, że będą warunki, żeby również i tę sprawę wyjaśnić i dowiedzieć się, skąd te dokumenty zostały, przepraszam za określenie, przywiezione do domu generała Kiszczaka.
i w jaki sposób? Jesteśmy już w Polsce, to teraz cofnijmy się trochę w czasie. Mówił Pan o Rosji, mówił Pan o Stanach Zjednoczonych. Ja zapamiętałam też Pana wypowiedź w jednym z takim panelu dyskusyjnym sprzed iluś tam lat. Wtedy akurat Władka Pasikowskiego, Jack Strong wchodził do kina i był taki panel na uniwersytecie urządzany, w którym pan brał udział, również profesor Cęckiewicz, jak również mój kolega radny, opiekun, kustosz muzeum, właśnie no taki w pana pułkownika Kuklińskiego. I tam była dyskusja na ten temat, no też na ile film rzeczywiście oddaje realia tego czasu. Ja tutaj pana o to nie będę pytała, tak jak nie będę pana pytała o film Służby Specjalne Patryka Wegi, bo znane jest pana stanowisko, że jest to absolutnie fikcyjna historia i takie rzeczy nie mogłyby się dziać. Ale zapamiętałam pana wypowiedź o tym, że spotkał pan jednego z wojskowych amerykańskich wysokich rangą, nie pamiętam, czy to był generał, czy niżej, który powiedział do pana: żyje pan w bardzo pięknym kraju, kiedy dowiedział się, że pan jest z Polski, a pan zadał mu pytanie: tak, a kiedy pan był ostatnio w Polsce? On powiedział: nigdy nie byłem. Tak, dokładnie oddała pani bardzo precyzyjnie treść tej mojej wypowiedzi. Rzeczywiście na jednej z konferencji w Stanach Zjednoczonych spotkałem dwugwiazdkowego generała amerykańskiego, który jak się przedstawialiśmy i dowiedział się, że jestem z Polski, powiedział, że Polska to jest piękny kraj. Zapytałem go właśnie, czy był w Polsce i kiedy. Odpowiedział, że nigdy nie był, a zna mój kraj, ponieważ odpowiadał za programowanie rakiet jądrowych, które miały uderzyć w cele na terenie kraju. Zapamiętałem liczbę, że takich celów było 100, ale od razu mnie uspokoił, że już te rakiety są przeprogramowane. No taka była rzeczywistość. Polska była w pasie potencjalnego działania wojsk Układu Warszawskiego, przede wszystkim wojsk radzieckich i no, z doktryn NATO, które znamy, wynikało jednoznacznie, że takie uderzenia jądrowe będą przeprowadzane na cele, które uniemożliwią rozwijanie wojsk, uniemożliwią powodzenie wojsk Układu Warszawskiego na określonych kierunkach. No i tak się składa, że te cele byłyby na terytorium naszego Czyli kraju. Czyli tam właśnie w tej rozmowie pan wykazał to, ja też powiem, co mój ojciec mówił. Kiedyś ojca zapytałam, niestety nie zgłębiałam tego tematu wtedy jakoś za bardzo, uciekałam od polityki, ale pamiętam, że kiedyś zapytałam ojca, oczywiście naprawdę nie wiedzieli, że pan pułkownik Kukliński jest agentem i ma dostęp do takiej wiedzy. Na co ojciec nie odpowiedział mi bezpośrednio na to pytanie, tylko powiedział: Moniszko, ale dla nas to było bardzo dobrze, że on przekazał plany stanu wojennego do Stanów. Rzeczywiście kontrwywiad wojskowy miał bardzo wiele wątpliwości dotyczących pana Ryszarda Kuklińskiego. Podejrzenia były bardzo różne dotyczące jego osoby. Nie chciałbym tutaj rozwijać spekulacji, ale jedną z tych tez, które były przez kontrwywiad podnoszone, było to, że pracuje dla wywiadu amerykańskiego i że został zwerbowany podczas swojego pobytu w Wietnamie. Dla rosyjskiego w Wietnamie? Znaczy dla amerykańskiego w Wietnamie. Aha. W rosyjskim wywiadzie mówiło się, że to był koniec lat 40., kiedy we Wrocławiu pan Ryszard Kukliński rozpoczynał swoją przygodę z mundurem i wtedy doszło do pewnych zdarzeń, które mogły w ocenie oficerów kontrwywiadu doprowadzić do pozyskania go przez służby rosyjskie. Najgorsze jest to, że my się tego nie będziemy w stanie dowiedzieć, ponieważ archiwa rosyjskie zupełnie inaczej niż archiwa innych krajów są skrzętnie zamknięte i nie będą odkrywane. Ja chciałbym dowiedzieć się, czy rzeczywiście prawdą jest teza, którą
oficerowie kontrwywiadu wojskowego podtrzymywali o podwójnej roli pułkownika Kuklińskiego jako agenta pracującego na rzecz Związku Radzieckiego i również Centralnej Agencji Wywiadowczej, ponieważ jeden i drugi kraj, to znaczy mówię tutaj w tej chwili o Związku Radzieckim i o Polsce, oba te kraje były zainteresowane tym, aby nie doszło do jakiejkolwiek interwencji obcych wojsk na terytorium naszego kraju. W związku z tym byliśmy zainteresowani, aby z Polski zostały przekazane wiarygodne informacje, wiarygodnym i pewnym kanałem, że polskie władze przygotowały rozwiązanie, które może się powieść. Czyli to, co pani tata mówił, co dla mnie jest, nie ukrywam, nową informacją, że kierownictwo resortu obrony narodowej, ale również kierownictwo państwa wiedziało o tym, że pułkownik Kukliński może pracować dla wywiadu amerykańskiego i że ta sprawa mogła być w jakiś sposób monitorowana, a jednocześnie dawano mu dostęp do tych informacji, których przekazywanie Stanom Zjednoczonym z naszego punktu widzenia było korzystne. Jeżeli chodzi o teraz drugi kraj, Związek Radziecki również nie był zainteresowany tym, aby państwa NATO w jakikolwiek sposób stanęły w obronie naszego kraju, bo to wymagałoby zajęcia stanowiska przez Związek Radziecki. Pamiętamy, że w 1979 roku Rosjanie weszli do Afganistanu. To Afganistan był dla nich tak jak Wietnam dla Stanów Zjednoczonych, kraj, w którym nikt nigdy żadnej wojny nie wygrał i Rosjanie po 10 latach stamtąd w pokorze wychodzili, nie uzyskując praktycznie nic, tracąc ogromną liczbę młodych ludzi i topiąc ogromne pieniądze. Dla nich otwarcie drugiego frontu po Afganistanie w Europie Środkowej było czymś logistycznie i militarnie nie do zaakceptowania. Dlatego też byli zainteresowani tym, aby z Polski wiarygodnym kanałem poszła informacja, że polskie władze są przygotowane do opanowania rodzącego się chaosu. Pamiętamy grudzień 81 rok, zima, ciężka zima i że władze polskie mogą same ten problem skutecznie rozwiązać. A więc zarówno władze naszego kraju, jak i władze największego w Układzie Warszawskim państwa były zainteresowane tym, żeby z Polski poszedł na zachód sygnał uspokajający. I taką rolę w mojej ocenie spełnił Ryszard Kukliński. Tak, też ojciec zawsze, kiedy mówił o stanie wojennych, przyczynach stanu wojennego, też nie dawał jako pierwszego. Czasami mówi się, że właśnie mówił, że zagrożenie rosyjsko-radziecką interwencją, czy jakby chcieli prawicowcy tutaj bardziej powiedzieć sowiecką. I ojciec mówił, że istniała taka możliwość, którą jako wojskowy musiał brać pod uwagę, ale przede wszystkim sprawy, dramatyczne sprawy gospodarcze, idąca zima z dużymi mrozami i strajki w kopalniach i też możliwość zakręcenia gazu ze strony Rosji. To było jeszcze większe niebezpieczeństwo. Czy pan się skłania w takim razie do tej tezy, że raczej Rosjanie by nie weszli, pozwoliliby, żeby drugie państwo w Układzie Warszawskim się tak zautonomizowało, oddzieliło? Ja nie wykluczałem tego, że Rosjanie mogliby wejść, tym bardziej, że mieliśmy sygnały jako służby o tym, że następuje przegrupowanie wojsk rosyjskich wokół granic z naszym krajem, przy granicach z naszym krajem. Również mieliśmy sygnały z pozostałych krajów sąsiadujących z nami, a więc z Czechosłowacji i z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, o tym, że tam jest duże oczekiwanie na wejście, ale to wejście miałoby charakter wewnętrzny, czyli załatwienia sprawy, tak jak to było na Węgrzech w 1956 roku, czy w Czechosłowacji w 1968 roku. Natomiast Rosjanie wykluczali wariant militarnego starcia z NATO
w obronie Polski, dlatego że nie byliby w stanie wytrzymać, otworzyć drugiego frontu przy jednoczesnej obecności w Afganistanie. Dla nich logistycznie i militarnie ta operacja byłaby niemożliwa do przeprowadzenia. Wejście tak, ale w ramach wewnętrznego, w ramach Układu Warszawskiego czy tak zwanych państw RWPG, uspokajania. Czyli stłumienia po prostu. No. Stłumienia, ale nie wejścia militarnego i starcia się na terenie Polski z NATO. To wykluczałbym. I w związku z tym te sygnały, o których mówiłem, które z Polski wyszły, miałyby uspokoić NATO i kraje Europy Zachodniej, że sytuacja w Polsce będzie przez władze Polski opanowana. No, gdyby była potrzeba jakiejś interwencji, to takiej interwencji przynajmniej w roku 80 i na początku 81 te kraje przygotowywały się. Natomiast nie sądzę, żeby w świetle wprowadzenia stanu wojennego ta interwencja była w ogóle celowa. I tutaj pytanie, które się pojawia i w tym miejscu to jest chyba adekwatne, żeby je zadać, pana Michała Paderewskiego. Czy w czasach PRL-u nasz wywiad posiadał jakąkolwiek autonomię? Czy wszystkie informacje poufne trafiały do Moskwy? Absolutnie nasze służby były autonomiczne. Współpraca służb wywiadowczych zawsze istniała i istnieje. Czy byliśmy w Układzie Warszawskim, czy w NATO, ta współpraca wywiadowcza jest. Informacje przekazywane są na zasadzie wzajemności. I tak to było również w okresie przed rokiem 90. Kardynalna zasada, która obowiązuje we wszystkich służbach wywiadowczych i kontrwywiadowczych, ochrona własnych źródeł informacji. Czyli nie było przekazywania naszych źródeł któremukolwiek z państw, żeby je wykorzystywał. To były nasze źródła i my te źródła wykorzystywaliśmy w celu zdobywania informacji istotnych dla naszego bezpieczeństwa i obronności. Nasze służby zachowały autonomię w zakresie kreowania i stawiania naszych zadań narodowych, niezależnie od tego, że w ramach podziału współpracy wywiadowczej, w ramach Układu Warszawskiego były stawiane zadania wspólne do realizacji przez poszczególne służby. Ale nasze służby zachowywały tu daleko idącą autonomię. Wracając jeszcze do tej właśnie rozmowy z generałem amerykańskim, który chwalił urodę naszego kraju. Czyli dobrze rozumiem, że te informacje, które pułkownik, mówię pułkownik, chociaż wiem, że jest generałem, no ale jakoś historycznie nazywa się pana pułkownika Kuklińskiego pułkownikiem, że te informacje, które przekazywał, to były informacje o terenie, dotyczące terenu Polski, czyli tak jak Amerykanie mogliby uderzyć na polskie jakieś punkty strategiczne i w związku z tym mogłoby się to skończyć śmiercią polskich żołnierzy i nie tylko żołnierzy. Czy mogłoby się to skończyć zrobieniem z naszego terytorium po prostu jednego wielkiego cmentarzyska. Według mojej wiedzy, a tutaj też bazuję na książkach, które ukazywały się na temat pana pułkownika Kuklińskiego, również moich rozmów z oficerami sztabu generalnego, którzy pamiętają go jako oficera tam pracującego, wynika w sposób niebudzący wątpliwości, że pułkownik Kukliński nie miał żadnego większego dostępu do informacji układowych niż te, które były przekazywane innym oficerom sztabu generalnego. One dotyczyły głównie działań, które były nam i tak z racji wspólnych ćwiczeń znane. Nie było tam żadnych tak ważnych tajemnic, o których my nie wiedzieliśmy, a Amerykanie chcieliby wiedzieć. Pułkownik Kukliński nie miał w mojej ocenie dostępu do istotnych informacji dotyczących sił zbrojnych Związku Radzieckiego. Informacje z ćwiczeń były i tak dostępne ze względu na to, że ćwiczenia były monitorowane. Rosjanie nie przekazywali nam informacji o tym, jakie działania zamierzają prowadzić, w jaki sposób będą stosować uderzenia jądrowe
w jaki sposób będą rozwijać powodzenie na określonych kierunkach. My mogliśmy dopyślać się tego, analizując wspólne ćwiczenia, ale nie były to informacje, do których pan pułkownik Kukliński miałby dostęp. Stąd też informacje w mojej ocenie, które przekazywał Centralnej Agencji Wywiadowczej, dotyczyły głównie dyslokacji jednostek wojskowych Wojska Polskiego, miejsc mobilizacyjnego rozwinięcia, linii rokadowych, linii dofrontowych, magazynów, a więc tego wszystkiego, co z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa było bardzo istotne. I dlatego ta wypowiedź spotkanego przeze mnie generała amerykańskiego o planowaniu 100 uderzeń jądrowych na terytorium Polski mogło wynikać również z informacji, które przekazywał Amerykanom pułkownik Kukliński, wskazując na cele istotne dla być może Układu Warszawskiego, ale przede wszystkim istotne dla naszego kraju. I dlatego, panie generale, dla szeroko rozumianych środowisk wojskowych pułkownik Kukliński nie jest raczej bohaterem. Niestety, jako ludzie w mundurach, składający przysięgę, bez względu na to, jaki był kształt tej przysięgi i w którym roku ją składaliśmy, bo większość z tych, którzy po 90 roku pełnili służbę, składała przysięgę według nowej roty. Składaliśmy przysięgę, aby wiernie bronić granic naszego państwa, nie szczędząc życia i krwi. I w jednej i w drugiej rocie takie słowa były. W związku z tym jakiekolwiek odstępstwo od tych zasad my ludzie w mundurach traktowaliśmy jako zdradę. Jeżeli komuś nie podobały się działania, które były prowadzone w naszym kraju, rozwój sytuacji w kraju, mógł zdjąć mundur, wyjść z wojska, związać się z opozycją i wspierać opozycję. Ale czy musiał przekazywać informacje obcemu wywiadowi, tworząc zupełnie nowe zagrożenia, w tym również dla naszego kraju? Bo jestem głęboko przekonany, że gros tych informacji, które Ryszard Kukliński przekazał służbom amerykańskim, było wykorzystanych dla planowania ataków na teren naszego kraju, gdzie nie tylko obiekty wojskowe byłyby niszczone, obiekty rządowe, ale również byłyby ogromne straty po stronie ludności cywilnej. Nie można tego pytania już zadać pułkownikowi Kuklińskiemu, czy przekazując te informacje nad tym zastanawiał się. Bo jeżeli uważał, że działa w interesie obrony naszego kraju, to jak powiedziałem, mógł zdjąć mundur, rozstać się z wojskiem, włączyć się w opozycję i wspierać opozycję w działaniach swoją wiedzą, swoimi kwalifikacjami, ale działając w Polsce, a nie przekazując informacji obcemu wywiadowi, co dla nas ludzi w mundurach zawsze jest i będzie zdradą. Jeszcze, i myślę, że to jest taka kwestia, która zawsze się będzie pojawiała, to pytanie i dla części społeczeństwa pan pułkownik będzie bohaterem i taka też jest narracja w tej chwili jakby rządzących, ale też wcześniej i Platformy, no zresztą zarządów akurat SLD, ale wtedy wchodziliśmy do NATO, został awansowany i no jakby z wszelkimi honorami przyjęty generał Kukliński w Polsce, więc tutaj już ta kwestia będzie zawsze nierozstrzygnięta, będzie dzieliła Polaków jak wiele innych kwestii. Jak pan myśli właśnie ze strony z tych służb? Ponieważ ja się spotkałam, jakby jest wersja taka oficjalna, że obaj synowie generała pułkownika Kuklińskiego zginęli w takich no, tajemniczych okolicznościach, ale spotkałam się też z tezą, że po prostu byli chronieni przez wywiad amerykański i po prostu pod zmienioną tożsamością żyli, żeby właśnie ich bezpieczeństwu nic nie zagrażało. Tak, to jest też teza, którą ja głosiłem, no bazując jakby na znajomości mechanizmów funkcjonowania służb specjalnych. Jeżeli podatnik amerykański miałby ponosić koszty utrzymania całej rodziny, to znacznie taniej będzie zmienić tożsamość dwóch synów
pana Ryszarda Kuklińskiego, zapewnić im normalne warunki życia w Stanach Zjednoczonych i w ten sposób nie ponosić kosztów chronienia tych osób, no, zastosować dla nich coś, co my w tej chwili mamy również w naszym kodeksie karnym, swego rodzaju świadka koronnego, który do końca swojego życia będzie podlegał takiej ochronie. I ja jestem zwolennikiem takiej tezy, że ten mechanizm został zastosowany. Natomiast ma pani rację, że sprawa osoby pułkownika Kuklińskiego będzie dzieliła nas. Będą osoby, które będą uważać go za bohatera. Będą osoby takie jak ja w mundurach, dla których zdrada bez względu na kolor zdrady pozostaje zdradą. Sądzę, że te dokumenty, które są zgromadzone w sprawie pana Ryszarda Kuklińskiego i przez prokuraturę, i w archiwach IPN-u, również w głowach oficerów kontrwywiadu, pozwoliłyby, gdybyśmy odłożyli na bok emocje, na rzetelną ocenę tej osoby. Czy była to osoba tragiczna, czy był to bohater, czy był to człowiek bardzo słaby charakterologicznie, ulegający różnym ciągotom, ulegający i mający słabości, które zostały brutalnie wykorzystane. Człowiek, który za możliwość lepszego życia swoją ojczyznę sprzedał. Chciałbym, żebyśmy to mogli wyjaśnić. Dlatego, że kiedy budujemy komuś pomniki, nazywamy jego nazwiskiem ulicę, nazywamy szkoły, tworzymy w naszym społeczeństwie obraz człowieka nieskazitelnego. A potem okaże się, po otwarciu archiwów, na przykład rosyjskich, co niestety nie wierzę, że to będzie miało miejsce, ale okaże się, że ten nasz bohater nie był żadnym bohaterem, a był człowiekiem, za postępowanie którego powinniśmy się wstydzić, to będzie dla nas to ogromny cios, bo chcę mieć przekonanie, że osoby, którym stawiamy pomniki, których dajemy kolejnym pokoleniom jako wzory do naśladowania, powinny takimi wzorami być. Koło pułkownika Ryszarda Kuklińskiego jest tak wiele wątpliwości, tak wiele niejasnych spraw, tak wiele problemów, które nie zostały wyjaśnione, że byłbym bardzo powściągliwy, aby tego typu postawę promować i pokazywać jako wzór do naśladowania. Dziękuję, panie generale. Będziemy powoli zbliżać się ku końcowi naszej niezwykle interesującej dla mnie i myślę, że dla naszych widzów rozmowy. Chciałabym też, bo tutaj rzeczywiście nie damy rady wszystkich tych pytań, natomiast wśród naszych widzów mamy bardzo dużo osób, które no jakby są wyborcami Konfederacji, czy też Konfederacji sprzyjają. Też takim osobom jak publicysta pan Stanisław Michałkiewicz, który zresztą był u mnie w programie. Ale też bym chciała nawiązać do programu, w którym był pan Korwin-Mikke i w którym pytanie było o ten kwestię emerytur wojskowych, emerytur mundurowych, tak znacznie obniżonych po tych ustawach, najpierw tych ustawach zresztą Platformy Obywatelskiej z 2009 roku, a później już PiSu. I tutaj kwestia taka, która by była najistotniejsza, to właśnie pan Korwin-Mikke powiedział, że Konfederacja jest przeciwko obcinaniu tych emerytur i bardzo użył no, takiego sformułowania, no, jak to on ma do siebie, bardzo czegoś, co zapada w pamięć, charakterystycznego. Powiedział, że nawet kat, który wykonałby wyrok na jego ojcu,
to pan Korwin-Mikke też by bronił, żeby dostał emeryturę, ponieważ wykonywał swoją pracę. No, użył rzeczywiście skrajnego przykładu, ale tutaj bym chciała, żeby też się odwołać. Na ile politycy, którzy korzystają ze służb w różnym rodzaju, jak one się nie nazywają, czy nazywają się, czy nazywały się WSW, WSI, czy jakkolwiek będą się nazywać teraz, czy w przyszłości, na ile tak na koniec możecie na nich liczyć, że właśnie, czy tutaj zaufanie do państwa służby mogą mieć? Ja mogę powiedzieć, że ta wypowiedź pana posła Korwina-Mikke została w środowisku służb mundurowych emerytów bardzo dobrze odebrana i no, świadczy o jego takiej osobistej odwadze, ponieważ obecna władza w roku 2016 pozbawiła wiele moich koleżanek i kolegów ze służb cywilnych emerytur i właściwie podstaw egzystencji. Ci wszyscy ludzie, którym odebrano emerytury, przeszli weryfikację pozytywnie w roku 90. Jeżeli ktokolwiek z nich popełnił jakiekolwiek przestępstwo, był za to osądzony. Wszyscy ci, którzy pozostali w służbie, zaakceptowali nowy kształt naszego kraju. Wszystkie zmiany demokratyczne, które w kraju zaszły, służyli swoją wiedzą, swoimi kwalifikacjami, kontaktami naszemu państwu. To państwo, które w tej chwili jest. To państwo się nie zmieniło od dziesiątek lat, a na pewno od roku 90. Wszystkim tym ludziom stworzono warunki do pełnienia służby, prosząc ich o to, aby poświęcili cały swój czas, wysiłek, swoją wiedzę temu, aby walczyć ze zjawiskami negatywnymi w państwie. To dotyczyło i policjantów, i żołnierzy różnych służb, i ochrony granic, służb wywiadowczych, kontrwywiadowczych, bezpieczeństwa wewnętrznego. Wszyscy ci ludzie zaufali władzy na początku lat 90. Mogli dokonać innego wyboru. Zostali po to, żeby służyć państwu. I to państwo, zapewniając ich, że kiedy zostaną w służbie, warunki pełnienia służby, warunki emerytalne nie ulegną zmianie. To państwo nasze gwarantowało im te warunki. Oni się na to zgodzili. I teraz mają wyliczane emerytury, wyliczane. Nie te, które otrzymują, bo najniższa emerytura wynosi netto 854 zł, ale mają emerytury wyliczane na poziomie 325 zł. Takie są emerytury wyliczane. Ludzie, którzy całe swoje życie poświęcili naszemu krajowi, bez względu na to, czy ten kraj był w Układzie Warszawskim, czy później w strukturach międzynarodowych zachodnich, był naszą Polską. Wszyscy ci ludzie służyli naszemu krajowi. Mało tego, w 90 roku poddali się weryfikacji. Tę weryfikację przeszli. Rozmawiałem z panem ministrem Mieszanowskim wielokrotnie i pamiętam jego słowa, kiedy mówił, że on wstydzi się osobiście za to, że ci ludzie, którzy jemu jako członkowi rządu na początku lat 90. zaufali i pozostali w służbie, teraz odebrano emerytury. Wtedy władze prosiły tych ludzi, mających doświadczenie, wiedzę, żeby bronili nas przed przestępcami, przed obcą agenturą, przed penetracją naszej gospodarki, naszego świata finansów, bo wiedzą, jak to robić. Ci ludzie uwierzyli, i teraz im odebrano emerytury. Gdyby wtedy nie uwierzyli, to te 30 lat mogliby pracować zupełnie gdzie indziej, mieć zupełnie inne źródła dochodów i działać w swoim jak najlepiej pojętym interesie. Uwierzyli. I to był ich błąd. Tym większy mój szacunek dla ministra Mieszanowskiego, który potrafił to powiedzieć, że on był twarzą tych ludzi, którzy gwarantowali pełne prawa funkcjonariuszom, żołnierzom, którzy w służbie pozostaną. Ci, którzy pozostali, na pewno tego żałują. Ja osobiście znam wiele naprawdę tragicznych przypadków. Już nie mówię o tej liczbie śmierci, ponad 60 śmierci związanych
z wprowadzeniem tej ustawy represyjnej, ale żadne państwo bez sprawnie działających służb nie będzie funkcjonować. Natomiast te sprawnie działające służby służą takiemu państwu, jakie mamy. To nie funkcjonariusze, nie żołnierze wybierają państwo. Służymy temu państwu, które mamy. Służymy i bronimy konstytucji, która została przyjęta przez władzę tego państwa, przez parlament, ale w przypadku konstytucji w referendum. I głęboko wierzyliśmy i wierzymy w to, że to się nie zmieni. Ale niestety zmieniło się. Potrafiłby pan jako człowiek, jako żołnierz powiedzieć właśnie w krótkich wojskowych słowach, wierzy pan ciągle politykom? Nie wierzę politykom, ponieważ politycy realizują swoje partykularne cele, cele swoich partii i niestety z przykrością to stwierdzam, że cele partii niekoniecznie są współbieżne z celami państwa. A my jako żołnierze i funkcjonariusze służymy państwu. Dla nas podstawą naszej służby jest konstytucja i stanowione w oparciu o konstytucję prawo. Jeżeli politycy wykorzystują to dla swoich instrumentalnych celów, to jest ich gra. My służymy państwu. Dziękuję panie generale bardzo za rozmowę. Wielu wątków nie poruszyliśmy, ale myślę, że to nie jest nasza ostatnia rozmowa. Były prośby i o stare kikuty, i o obiad drawski. Myślę, że przyjdzie czas i za jakiś czas spotkamy się i porozmawiamy jeszcze o tym. Bardzo panu dziękuję za tą niezwykle interesującą rozmowę. Dziękuję bardzo pani, dziękuję bardzo państwu. Dziękuję bardzo za uwagę, za to, że obejrzeliście ten odcinek. Myślę, że był dla was równie interesujący jak dla mnie. Mam poczucie pewnego niedosytu. Myślę, że wy również, ponieważ dużo pytań, które przysłaliście, zostało pominięte, więc myślę, że może kolejna rozmowa za jakiś czas z panem generałem. I czekam jak zawsze na wasze komentarze, co sądzicie o rozmowie i co sądzicie o wątkach, które poruszaliśmy. Do zobaczenia.